Ty, Jan, no przepraszam, no. Skąd mogłem wiedzieć, że Sylwia to twoja dziewczyna? Przeszedłem z nią i przedstawiłem ci, to kurwa czyja? No jak kurwa, to niczyja. 4 miesiące. Cztery miesiące podchody robię, randki, kolacje, kino funduję, żeby przynajmniej do łapy wzięła, a ten po 15 minutach znajomości do kibla zaciąga. Normalnie od razu idą. Ciesz się, że taka porządna. To co? Zgoda? Chcesz, zdradzę ci sekret podrywu. Najważniejsza jest gadka. Podchodzisz do takiej i mówisz... Takiej powiedziałeś? No. Ojej. To znaczy przykładowego chłopaka miałem na myśli, nie że ciebie. Tycjan, no Tycjan, brachu, przepraszam. Tak jak brat brata. Przepraszam. Wiesz, gdzie se wsadzić te przeprosiny? Tam, gdzie Sylwii wsadzi... O kurde, Borys, uszczypnij mnie. I to z piąchy, bo chyba śnie. Co? Ao! Cała moja i przestaje się gniewać. A to się gniewaj, na pół pijemy. Mówiłem? Teraz! A teraz oddawać flaszkę albo poczęstuję wasołowiem. Jesteś pewien? Mamy zakładnika. A puść broń albo ona zginie. Spokojnie. Nie rób głupstw. Domino, otwórz klatkę. No ale... Otwórz! Uff, widzieliście? Teraz! Mamy go! Marcinek, co wy kombinujecie? Otwierać albo w ryja? Pan wybaczy, ale jeden w ryj to za mało. Mamy 10 000 powodów, żeby nie otworzyć. Wy, Judasze podstępne. 4290, 4300, 310, 4320. Trochę brakuje. Marcin, nie widział, że takich pieniędzy w życiu na oczy nie widziałeś. No dobra, powiedzmy, że się zgadza. W takim razie żegnam. Strażnik odprowadzi was do wrót piekieł. Egzorcysto Kondomer? Teraz się policzymy. Pewnie chciałbyś zginąć szybko, ale nie. Nie sprawię ci tej przyjemności. Na początek 25 lat kolonii karnej, a potem egzekucja. Komornicza!